Będzie pani tak miła i sprawdzić, czy pani też przed chwilą wyłączyli ciepłą wodę? Czy tylko mam pani? To jest w miarę, myślę, prosta historia o miłości, dosyć specyficznej, oryginalnej między bardzo też oryginalnymi bohaterami. A bohaterami filmu jest dwójka braci, Jacek i Tomek. I Jacek opiekuje się chorym Tomkiem i naprzeciwko ich mieszkania w bloku mieszka tajemnicza dziewczyna, o której nic nie wiemy, Magda, która również jest wyalienowana, tak jak Tomek. Tylko Tomek jest wyalienowany przez chorobę swoją, a Magda z wyboru. Nie lubi ludzi i ukrywa się w mieszkaniu, a najchętniej czas spędza w szafie. I pewnego dnia Jacek jest zmuszony, żeby zostawić Tomka pod opieką Magdy, bo zwykle robi to takiej wrednej, kwiatkowskiej sąsiadki. I tak się zaczyna ich relacja oparta w sumie na siedzeniu i patrzeniu na siebie albo w sufit. Tak, to ja jestem dziewczyną z szafy i tak samo mam na imię Magda jak główna bohaterka. No mam sceny w szafie, ponieważ Magda sobie w szafie utkała taki swój własny wyimaginowany świat i siedzi sobie w tej szafie i ogląda sobie tam różne slajdy na przykład. No i przenosi się w inną rzeczywistość w ten sposób. Poznajmy ją na takim etapie, że jakby nie wiemy, dlaczego ona, nie wiemy, co się z nią działo wcześniej. Możemy się domyślać pewnych rzeczy, aczkolwiek to nie jest najważniejsze i trochę daje, jakby jest to zostawiona trochę taka zagadka dla widza, dlaczego ona w pewnym momencie wyizolowała się ze społeczeństwa i zamknęła się sama w swoim mieszkaniu, ponieważ ona nie trwa w tym stanie jakby permanentnie odrodzenia, tak jak na przykład sąsiad, ten jeden z braci, który jest po prostu chory i jakby fizycznie nie ma kontaktu ze światem, a ona po prostu w pewnym momencie coś się w jej życiu wydarzyło i ona jakby sama się od tego świata odcięła. Ale do końca nie mogę powiedzieć dlaczego i myślę, że to nawet jest ciekawsze dla widza, żeby sam sobie, nie wiem, zgadł. Bohater to jest Jacek Szymczyk, ma brata, starszego odrobinę, który jest bardzo zamknięty w sobie. Niektórzy twierdzą, że jest chory, a on myślę, że ma taki po prostu styl bycia, taki bardzo, bardzo głęboki introwertyk. Jest fizycznie zamknięty, dlatego że nie mogę go zostawić samego. Cały czas musimy być razem, więc jestem w domu, co powoduje, że pracuję przez dzięki komputerowi, tworzę strony internetowe, działam w internecie. I więc to jest mój jedyny kontakt ze światem i to jest moja, znaczy nie jedyny, ale taki najbardziej bezpośredni kontakt ze światem. To jest film, myślę, trochę tematem jakby w tle jest samotność, alienacja, potrzeba miłości. Widziałem ostatnio w związku z ACTA takie kilka nagrań internautów, którzy wyszli w kosmos rzeczywistości. I wyszli i potrafili wyjść, zjednoczyć się w realu, więc myślę, że to nie jest jednostka chorobowa, internautyzm. Myślę, że samotność jest taką chorobą cywilizacyjną. I zwłaszcza też, to jest takie pojęcie jak single na przykład. Single. I to ludzie bardzo młodzi, często na poziomie, wykształceni i nic im nie brakuje oprócz drugiej osoby. I to jest znak czasów, że jesteśmy otoczeni ludźmi, żyjemy wśród ludzi, mamy fantastyczny dostęp do wszystkich środków, żeby connecting people robić, ale tak naprawdę nie mamy nikogo bliższego oprócz kogoś w okienku czata albo w komórce, czy panią, pana w telewizorze. Ile miałeś w życiu związków na przykład miłosnych opartych na SMS-ach? Do tego nie mieli nasi rodzice, którzy mówią, próbują opisać na przykład świat, ja mówię, rodzice pokoleniowo, tak? Ludzie, którzy są przerażeni internetem i mówią, nie, ludzie są tacy samotni, w ogóle się nie spotykają ze sobą i tak dalej, tylko że oni nie mają doświadczenia właśnie SMS-owej miłości na przykład, która jest dla nas codziennością, tak? To, że z kimś się spotkałaś raz na jakimś wyjeździe, oni kiedyś pisali do siebie listy, no, było to czymś innym jednak, w momencie, kiedy możesz tę wiadomość dać na teraz, kiedy
w nocy siedzisz sobie w pokoju i piszesz w nocy, kiedy zwykle kiedyś tam 20 lat temu się leżało i marzyło o kimś, teraz po prostu z tym kimś rozmawiasz, tak? Przy pomocy jakiegoś cudownego przedmiotu. To są olbrzymie zmiany. I mówienie o tym wprost, próba opisu na sobie takiej zwykłej krytyki jest po prostu płytka. I to jest o wiele głębsze zjawisko, o wiele ciekawsze, o wiele bardziej zmieniające rzeczywistość niż proste jakieś stwierdzenie, że ludzie są teraz samotni, bo są inni. Są inni, bo inaczej przebiegają procesy. To jest twój pierwszy film, który robisz w sposób profesjonalny, a wcześniej robiłeś filmy offowe. No, jaka jest różnica w pracy? Troszeczkę mnie to na początku przerażało, bo wszystkim się interesowałem i tak jak w kinie offowym reżyser odpowiedzialny jest za wszystko, oprócz reżyserowania, wymyślania historii, to jeszcze nosi kable, organizuje catering i czasem ustawia jeszcze zdjęcia. A tutaj wszystko, do każdej funkcji są przydzieleni ludzie, którzy robią to od lat i no i dopiero po kilku dniach poczułem, że tak powinno być właśnie, że ja się powinienem koncentrować tylko na aktorach i na sytuacjach, a zdjęcia robi operator, w tym przypadku znakomity Arek Tomiak, w którym mam wielkie wsparcie. Scenografią również zajmuje się człowiek z dużym stażem, Andrzej Haliński, więc dostałem super warunki od wytwórni, że otoczyli mnie doświadczonymi ludźmi i nie mam tego stresu, obciążenia, więc mogę się wyluzować i skupić się na swojej robocie, więc to jest komfortowa sytuacja, a z drugiej strony jest też no, jakby duże oczekiwania w związku z tym, no, bo to jest profesjonalny film i no, mam troszeczkę oczywiście świadomość tego, że jak zrobisz film, który nie będzie najlepszy, to szansa na drugi jest niewielka, ale nie myślę o tym w sumie. No. To jest dziwny film w ogóle, bardzo dziwny. Jakby mnie pani zapytała, czy tak naprawdę rozumiem przesłanie, czy też treść tego filmu, to chyba miał kłopoty z odpowiedzią. No. Ale trzeba mu ufać. No. Mhm. Każdy z nas robi swoje, a udział tak dobrego operatora jak Arek Tomiak, no, też chyba świadczy o tym, że jest w tym coś interesującego. No właśnie, bo to jest debiutant. Czy inaczej się pracuje z debiutantem? Znaczy, jeżeli jest ufny, jeżeli debiutant ufa komuś, kto ma już takie duże doświadczenie, no właśnie w tym roku mija 40 lat pracy moich jako scenografa, więc myślę, że nazbierałem taki garb dość potężny i jeżeli odnosi się z ufnością do pomysłu i w dodatku Bodo ma jeszcze taką wspaniałą cechę, bardzo rzadką w tej chwili w kinematografii, że potrafi mówić dziękuję. Na przykład nagle po jakichś scenach dostaje SMS-a, mówi dziękuję ci bardzo za tę dekorację, to się fantastycznie zgrało. Jest miło, ponieważ aktorzy są zaangażowani i mają dużo pomysłów. Ja też dałem im dużą swobodę, żeby stworzyli postacie i tylko rzeczy, które mi się nie podobają, ewidentnie eliminuję. Więc mam duże zaufanie dla aktorów. Tak samo jeżeli chodzi o stronę tą całą techniczną, to również tylko w wypadkach, kiedy coś naprawdę nie czuję, to wtedy robimy po mojemu, ale super współpraca właśnie, że każdy robi swoją robotę i robi ją bardzo dobrze. I właściwie to czujesz jak menadżer piłkarski. Po prostu mam super ekipę, oni wychodzą na boisko i jak masz super zespół, to możesz sobie ćmić fajeczkę w kącie i czekasz na wynik dobry. Czy inaczej się pracuje z reżyserem, który się wywodzi z offu i mam wrażenie, że na planie jest chyba trochę swobodniejszy niż zwykle reżyserzy, których widzę, obserwuję w czasie pracy. Dziwne jest to, że gdzie indziej nie ma luzu. O, tak bym to powiedział, że jeśli to łączyć z offem, no to by wskazywało na to, że 90% planów jest spiętych i być może tak jest. Bardzo dawno nie miałem okazji budować normalnych mieszkań, no bo się tego teraz nie robi. Idzie się do naturalnych wnętrz, no jest to taniej, ale wcale nie praktyczniej. Ale ponieważ tu mamy tak dużo dni w jednym kompleksie trzech mieszkań położonych na tym samym korytarzu, to właśnie znalezienie czegoś takiego byłoby niemożliwe po pierwsze, a po drugie
przez dwa tygodnie ekipa w zimie stojąca gdzieś na klatce schodowej, w mrozie. Także wróciliśmy do dawnych metod budowania, jeżeli to ma sens finansowy, a to akurat ma sens finansowy. A taki pewien trik, który żeby to trochę ubarwić i nie zanudzić tymi mieszkaniami, bo one były malutkie, ciasne, nudne. Ja to zaproponowałem reżyserowi, on na początku trochę był nieufny, ale potem z radością przystał, on lubi nowinki. Tak zwane sztuczne perspektywy. Ten korytarz długi, w kamerze on jest dwa razy dłuższy, dlatego że on w jednym miejscu ma 3 metry szerokości, a pod koniec ma 2 metry. I on się zbiega sam w sobie, a plus jeszcze szeroki obiektyw, no to jakby daje efekt podwójny. Znaczy, nie chciałbym się aż przyznawać do wieku, ale pierwszy raz taki numer i chyba jeden z nielicznych, to bawiliśmy się w sanatorium pod klepsydrą pana Hasa. Tam były korytarze sanatorium porobione w sztuczne perspektywy, nawet w ten sposób, że drzwi były coraz mniejsze, mniejsze. Także Jan Nowicki jak chodził, to musiał do pewnej głębokości wchodzić w korytarz, bo inaczej walnąłby głową w belkę u góry. Staram się, żeby nie było improwizacji, ponieważ ona się w warunkach profesjonalnych nie sprawdza. Improwizacja jest wtedy, kiedy coś, co planowaliśmy, zawiodło i trzeba dostosować do tych zaistniałych warunków jakąś nową metodę, ale raczej wszystko jest dosyć w miarę przygotowane. Aktorzy są przygotowani, Arek jest przygotowany, ja też. Robimy zdjęcie na hali, co bardzo ułatwia, bo już znamy coraz lepiej tą przestrzeń i wiemy, na co sobie możemy pozwolić, jakie ujęcia. Więc improwizacji jest dużo mniej niż w mojej twórczości radosnej, nazwijmy offowej. To tam się opierało głównie na improwizacji, a tutaj jednak bazą jest scenariusz i tego, co staramy się trzymać. Dziś będziemy urządzali tu dżunglę, która dopiero w efektach specjalnych. Tu za nami leży taka wielka kłoda, na której będzie się wylegiwała nasza bohaterka, potem będzie parka siedziała i tak dalej. Ona będzie dopiero komputerowo obłożona prawdziwą korą i takimi jakimiś omszeniami. No a z tyłu ten tak zwany blue screen, nie ma polskiej nazwy, niebieskie tło zbuduje dużą głębię dżungli. Ta dżungla jest takim marzeniem dziewczyny, która ucieka od świata i chowa się w takim świecie. Tu ćwierkały różne papuszki i latały motylki. No. Próbowałam sobie wyobrazić, jak to technicznie wygląda to siedzenie w szafie. Czy to jest prawdziwa szafa, czy tak, to jest większa? Nie, to jest prawdziwa szafa i muszę powiedzieć, że mam w domu, w pokoju, który wynajmuję w Warszawie, identyczną szafę. Więc ja już to wypróbowałam w domu i to jest możliwe, żeby tam siedzieć. Gorzej było z nagraniem tego, bo trzeba było pociąć tą szafę, żeby kamera weszła z każdej strony. Ale jakby realnie to nie jest żadna ściema, że ta szafa jest jakaś mega wielka. Ona naprawdę siedzi w tej szafie. Jest troszeczkę skulona, wiadomo, nie mogę się położyć, ale jest to do ogarnięcia. No. Dobra. Jeśli miałbym mówić o tym, o czym jest ta opowieść, to jest to opowieść dla mnie o tym, czy można jednocześnie kochać więcej osób niż jedną. I nie wiem.